Z łaski Chrystusowej. Księga Zachariasza, trzeci rozdział. Księga Zachariasza, trzeci rozdział. Potem ukazał mi Jezuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jezue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zwój. I włożyli mu na głowę czysty zwój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jezuemu. Tak mówi Pan zastępów: jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz rzekł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jezue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę latorośl, bo oto na kamieniu, którego położyłem przed Jezuem, a na jednym kamieniu jest siedem oczu, wyryję napis, mówi Pan zastępów, i jednego dnia zamrzę winę tej ziemi w owym dniu, mówi Pan zastępów. Będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorość, pod drzewo figowe. Amen. Jezue, arcykapłan i Zerubabel, król Izraela, którzy znajdowali się razem z ludem Bożym, z ludem Izraelem przez 70 lat na wygnaniu, w niewolnictwie, i to od Pana było, bo naprawdę lud oddalił się zupełnie od słowa Pana, pokłonił się obcym bogom, bałwanom, i Bóg, który miał bardzo dobre plany dla ludu Izraela, bo z ludu Izraela miał być wybrany Dawid, gdzie Bóg stworzył królestwo swoje na ziemi, na którym usiądzie Król Królów, Pan Panów, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Teraz miał lud Boży powrócić i po 70 latach to było wystarczające, aby doszedł do siebie lud Boży i aby zawołał do Boga, Pana Wszechmogącego, z modlitwą Daniela, który zrozumiał, że przyszedł odpowiedni czas, że kończą się 70 lat i teraz Bóg powróci ich do ziemi obiecanej. I w taki sposób Bóg oczekał, aby zawołał lud, i dlatego oczekuje Bóg, abyśmy zawołali do Niego. I w Jeremiaszu jest napisane: zawołajcie do mnie i objawię wam tajemnice schowane przed założeniem świata,
których nikt nie zna, oprócz jak ktoś zawoła do mnie i ja mu objawię. Piękna namowa, abyśmy wołali do Boga w okresie naszej słabości, w okresie naszej karności, w okresie naszego złego zdarzenia. I w taki sposób, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, jest z powodu naszych błędów. Jak jednak dojdziemy do siebie i zawołamy z całych sił do Boga, i zawołanie z całych sił, co znaczy powrót, upamiętanie się, spowiedź, skruszenie serca. Jak zawołamy do Boga, wtedy Bóg wysłucha nas. Wezwiemy Go i objawi się nam pod jednym warunkiem, że zawołamy do Niego z całych sił. I wtedy przyjdzie uporządkowanie, wyzwolenie sprawiedliwie zniewolniczonych i przemieszczenie ich do ziemi obiecanej. I rzecz, która stała się i naprawdę zawołał lud Boży, i Cyrus, jeden król, zaprorokowany przez słowa Boże przed wieloma laty, jak pobudził Bóg jego serce, dał rozkaz i lud izraelski powrócił do ziemi obiecanej. 536 przed Chrystusem. Ale jednak, powtarzam, z Jezue, z arcykapłanem i Zorobabem, z królem ludu Bożego. Ale jednak znaleźli się na wolności, starali się uczynić wolę Boga, chcieli odbudować mur, ale i świątynię, i niestety nie udało im się, bo były trudności, które, z którymi nie mogli sobie poradzić. Przeminęło 16 lat, 520 po Chrystusie. I wtedy Bóg pobudził dwóch proroków, Zachariasza i Egieusza, którym mówi, że to mówi Pan Bóg: ja was wyzwalam, abyście zaczęli dzieło, które porzuciliście. Dzieło, do którego jesteście powołani i wysłani. I nie tylko to, ale Geusz opisuje też tragiczną sytuację, w której po 16 latach i w których tych latach znalazł się lud Boży, bo oddał się z całych swoich sił do dobrobytu osobistego, bo odbudowali piękne domy dla siebie, aby im się wiodło bogato, chwalebnie według ich zdania. Ale jednak Bóg musi ich poprawić, musi ich doprowadzić do normalnego stanu. I znowuż zaczyna się próba, i znowuż zaczyna się karność. Sieją i nie zbierają. Pracują i nie wydaje nic z tego. Starają się i nic im nie wychodzi. I nie wiedzą dlaczego. Dopóki aż Bóg im wytłumacza, że muszą się upamiętać znowuż. Musicie się upamiętać w czasie niewoli i teraz się musicie upamiętać w czasie błogosławieństwa, bym was pobłogosławił.
i usłyszał na mowę Ducha Świętego Zorobabel i Jezuę, arcykapłan doszedł do siebie i podjęli decyzję, aby zaczęli, upamiętając się, powracając, zaczynając od dzieła Bożego według namowy Pana, pomimo trudności, które są teraz i których jest teraz wiele. Nie tak jak przed 16 laty, ale teraz jeszcze ich jest więcej. Ale zaczęli według przykazania Boga, pobudzili się inni. Co wy tu robicie? Pan Wszechmogący nam to powiedział. Jak ci przemawia Bóg, ty wykonujesz. I naprawdę poukładane zostały wszystkie te rzeczy, ale teraz musiało się stać poukładanie między ludźmi, których Bóg wybrał, aby ich wykorzystał, arcykapłana w okresie, a Zorobabela dla usługiwania tych pracowników. To nie jest łatwa rzecz, bo ubrani arcykapłana w oczach Boga, szaty arcykapłana są brudne z powodu światowego poglądu, moglibyśmy powiedzieć w dzisiejszych czasach, bo to, co jest napisane, jest dla nas napisane, dla naszej nauki, abyśmy wiedzieli, jak my mamy żyć. Z wydarzeń, że ich zamysł był jak zamysł całego ludu, Bożego ludu, wyzwolonego z niewolnictwa. Ich zamysł jest, jak zrobię, abym rozkoszował się. I przychodzi teraz Bóg i objawia nam tajemnice schowane, których nikt nie widzi, żaden człowiek, ani Jezue, ani Zorobabel. I objawia nam Jezuego, arcykapłana, który nie jest jednak w ogóle arcykapłanem, ale pomimo, że powinien być arcykapłanem, że ma szatę brudną. I nie tylko to, ale jest obok też niego anioł Pana, Pan przez anioła, ale i obok niego też jest diabeł i szatan, aby przeszkadzał mu. Nic nie rozumie, że jest przeciwnik obok niego, aby mu przeszkadzał w każdej dobrej decyzji, którą podejmuje. Nie widzi, nie rozumie, nie może zrozumieć. Ani anioła, który jest obok niego, ani diabła, który jest obok niego też. Ale jednak podjął decyzję, aby był posłuszny w głosie Ducha Świętego. I teraz zadziała Bóg. Po pierwsze, aby go wyzwolił od diabła, który brudzi jego szaty z myślami, z wyobraźniami, z poglądami, ze zdaniami, jak uda się najlepsze, aby był szczęśliwy lud. Nie abyśmy wykonali wolę Boga, aby był błogosławiony lud, ale abyśmy wykonali wolę ludu, aby był szczęśliwy. Co mogę zrobić najlepsze, aby moja rodzina była najszczęśliwsza, a nie abym wykonał wolę Boga, aby była moja rodzina błogosławiona. Rozumiemy różnicę? Ale jednak chwała Bogu za prorocze słowo, bo pomimo, że nie zrozumiał nic, Jezue, ten arcykapłan i Zorobabel, słuchając, dochodzą do siebie i mówią, upamiętujemy się. I to Bóg chce usłyszeć. Panie, nie wiem, w jakiej sytuacji się znajdujemy, ale
Jestem posłuszny, abym wykonywał Twoją wolę, dobrą, doskonałą. Pójdę na górę wyciąć drzewo z całym ludem, bo musimy odbudować świątynię. Nie jest to łatwa rzecz, ale powiedział to Pan, Pan to wykona. I anioł Pana mówi, Pan niech Cię zgromi, szatanie, zostaw go w spokoju. Dlaczego? Bo byłeś posłuszny w głosie Ducha Świętego, bo wykonuje dzieło prowadzenia Ducha Świętego, nie wykonuje dzieła według swojej woli, aby im się wiodło w życiu, aby mieli domy piękne, duże domy, wszystko było doskonałe w tych domach, ale poza wolą Boga, która była, aby odbudowali miejsce zamieszkania Boga, aby ich życie stało się naprawdę miejscem zamieszkania Boga. I powtarzam to jeszcze raz i wierzę jeszcze raz to, wiele razy to powtórzę. Chcieli szczęście i dobrobyt i sukces swojej rodziny, wykonując najlepszą rzecz według ich zdania, bez liczenia się poglądu Bożego, który da błogosławieństwo, nie dobrobyt i sukces i szczęście, ale błogosławieństwo Boże w ich rodzinach, w ich dziele. I teraz pomimo, że zrozumieli, ale nie zrozumieli nic, podjęli decyzję, aby pójść za Panem. Amen, Panie. Podjęli decyzję, aby byli prowadzeni przez Ducha Świętego. I wyszli, aby zbierać drzewo, aby odbudować dom, świątynię. I Pan mówi teraz, że od tego momentu, cokolwiek będziecie robili, ja będę to błogosławił. Będziecie siać i będziecie zbierać. Teraz biegnijcie do trzeciej, ale musi się wszystko poukładać w osobistym życiu. Po pierwsze, w życiu Jezue i później też Zorobabela. I teraz stanie się wszystko w niewiedzy, ogólnie mówiąc, w poznaniu dla nauki naszej. Objawia nam, że arcykapłan jest tutaj, obok niego siedzi anioł wysłany od Wszechmogącego Boga dla usługiwania jego i po lewicy jego stoi diabeł, starając się, aby przeszkodzić dzieło Boże, błogosławieństwo Boże. I anioł ma władzę. Pan niech cię zgromi, szatanie, uciekaj. I odszedł, bo upamiętał się, bo podjął decyzję, aby wykonał wolę Boga i anioł zgromił w imieniu Wszechmogącego Pana szatana i szatan odszedł. I teraz zaczyna się chwalebne dla Jezusa, dla Jezuego, dla arcykapłana, mówiąc rzeczy jedyne i piękne dla nauki Twojej i mojej. Jak Pan potem zgromi diabła i wyzwoli nas od jego ataków pięknych dla błogosławieństwa, dla dobrobytu, dla sukcesu, ale nie dla błogosławieństwa. Pierwszą rzecz, którą czyni, jest odbiera, zdejmuje z niego brudną szatę, mówiąc, że ja zdjęłem ciebie, z ciebie brudną szatę i przeodziewam cię w szaty odświętne. I teraz masz możliwości. Teraz zdobywasz moc świętego człowieka Bożego, bo jest ci zabrane nie dlatego, że ty zrozumiałeś, że miałeś brudne szaty, ale dlatego, że byłeś posłuszny głosu Ducha Świętego. I przyodziewa go w szaty odświętne, piękne. I to są
rzeczy świętych i mówi mu, włóżcie mu na głowę czysty zawój i włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty. I co to jest ten czysty zawój? I to jest coś bardzo ważnego, bracia i siostry. I uczynili ze złota czystego i napisali na nim litery święty, uświęcenie Panu. Chwała Jego jest uświęceniem Jego, ale dla Pana, czyli ofiarowanie Jego Panu, inaczej poróżniony przez Boga dla Pana. Jak mu założyli czyste szaty i włożyli mu na głowę czysty zawój, wtedy mówi Pan Wszechmogący do niego. To mówi, teraz przemawia do niego Bóg, teraz słyszy. Tego nie widzi, teraz słyszy jednak. Tak mówi Pan zastępów. Po raz pierwszy przemawia do niego. Ale wcześniej się odbyło to wszystko. Dlatego był posłuszny głosu Ducha Świętego. I to nie jest temat upamiętania, temat posłuszeństwa. Nie zrozumiał, że to, co czyni, nie podoba się Bogu, pomimo że widzi karność u niego i dla całego ludu Bożego. Braku przychylności Bożego. Teraz słyszy, tak mówi Pan zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami, zważaj, gdzie idziesz. Zważaj, gdzie chcesz pójść. Jak zdecydujesz, abyś szedł po mojej drodze, po pierwsze i po drugie, jak ty zachowasz moje przykazania, zważaj, co czynisz. Dwie rzeczy. Mówi Bóg przejrzyście do Jezułego, zważaj, gdzie chodzisz teraz. Będziesz chodził po drodze, po której ja cię prowadzę. Zważaj, co będziesz robił od teraz. Będziesz zachowywał moje przykazania wtedy i tylko wtedy. Teraz masz możliwość, zdolność. Zostały ci zabrane brudna szata. Włożyli ci na głowę koronę chwały Bożej. Jesteś w uświęceniu Wszechmogącego Boga. Teraz zważaj, jak z wielką uwagą troszczysz się, gdzie chodzisz i co będziesz czynił, wtedy ty będziesz sądził w sprawiedliwości jako arcykapłan w mojej świątyni. Ja odbuduję świątynię. Jak? Zważaj, będziesz zważał, gdzie idziesz i co czynisz, wtedy nie będziesz tylko sądzić sprawiedliwie w mojej świątyni, ale będziesz szczegół, będziesz aniołem moich dziedzińców, ale i otoczenie twoje, ty będziesz szczegół. I wtedy dam ci, abyś chodził między tymi, którzy stoją, czyli, i to jest bardzo poważne, między obecnością Boga i aniołami Pana. Teraz będziesz w otoczeniu świętym, chwalebnym, błogosławionym. Słuchaj więc z uwagą, arcykapłanie Jezue, i wy, i twoi, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Dlatego, że są dobrymi mężami, ja przywiodę do nich mojego sługę Latoroś. I kim to jest, i kim jest ten sługa Latoroś? To nam wytłumacza Słowo Boże. W Jeremiaszu proroku. Ja
nadchodzą dni, mówi Wszechmogący Pan, ja wykonam moje słowo dobre, które mu powiedziałem o ludzie izraelskim, kiedy? Jak są posłuszni w głosu Ducha Świętego. I w tamtych dniach, i w tamtym czasie dam latorość sprawiedliwości, aby wykonał latorość sprawiedliwości, sąd sprawiedliwości i sprawiedliwość Bożą na ziemi. Wtedy, ale teraz jest Jezus Chrystus latorość sprawiedliwości. Jak więc my, którzy jesteśmy kapłanami Najwyższego, jesteśmy też królami, ale jak my, którzy jesteśmy kapłanami Najwyższego, poznamy, że nie wiemy, dlaczego nie wiedzie się nam w naszym życiu, albo wiedzie nam się, abyśmy wykonywali rzeczy, które są dla naszego zadowolenia, a nie dla błogosławieństwa Bożego, jak zrozumiemy, posłuchając głosu Ducha Świętego, wtedy przejrzyście Bóg wyśle do naszego życia Jezusa Chrystusa, zważajcie, jako Pana naszego i Boga naszego, naszego nauczyciela i naszego przewodnika i lidera. Wtedy Jezus Chrystus wyśle do Twojego życia, do Twojej rodziny, do Kościoła, do którego nas dodał, Jezusa Chrystusa, Wszechmogący Bóg. Wyśle Jezusa Chrystusa, Twojego Pana, Pana Twojej rodziny, Pana Kościoła, Króla Twojego, Twoim Panem i Twoim Królem, ale szczególnie Twoim nauczycielem, Twojego nauczyciela i Twojego lidera i przewodnika. Ale nie tylko to. Oto kamień Jezus Chrystus, który przyjdzie do Twojego życia, Król Królów, Pan Panów, Twój nauczyciel i Twój przewodnik, którego położyłem przed Jezusem, przed Tobą, a na, i na tym jednym kamieniu, czyli to jest Słowo Boże, bo Jezus Chrystus będzie Słowem Bożym, Ewangelia Jezusowa, to jest moc, która Cię zbawia, bo przez nią jest objawiana sprawiedliwość Boża, abyś chodził jako sprawiedliwy już, od wiary do wiary, od błogosławieństwa do błogosławieństwa, od chwały do chwały. I na tym kamieniu, który położy Ojciec Bóg przed Tobą w Twoim życiu i na tym kamieniu da siedem duchów Bożych dla Twojego usługiwania. Zostanie Ci dany duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i pobożności i duch bojaźni Pana, abyś nie chodził według tego, co widzisz, ale abyś chodził według tego, według wiary i prowadzenia Ducha Świętego. Siedem oczu, które są Tobie dane. I od tego momentu ja wyryję napis, mówi Pan Zastępów, i zmarzę winę nie z Ciebie, ziemi tej, gdzie Cię ustanowiłem jednego dnia, czyli uświęcenie stanie się zupełne i doskonałe w osobistym Twoim życiu, w rodzinnym Twoim życiu, w kościelnym Twoim życiu, jak zrozumiesz, że musisz być prowadzony przez Ducha Świętego, abyś był posłuszny Duchowi Świętemu, aby przyszedł Jezus Chrystus i aby potępił i zgromił diabła, który Ci psuje błogosławieństwo Boże, musi zgromić diabła, wyzwoli Cię, przyodzieje Cię szatą odświętną, i to są
sprawiedliwości świętych. Prości będzie wam dane. Szukajcie i znajdziecie, pukajcie i wam otworzą. I założy ci na głowę głowicę, aby twoja droga była prowadzona przez samego Boga. Ja będziesz uświęcony przez Pana. I zostanie ci podarowane Słowo Boże. To rozważaj i w tym trwaj i twój postęp będzie widoczny dla wszystkich ludzi. Zważaj jednak na samego siebie. W uniżeniu. Mądry, posłuszny. Zważaj na samego siebie. Zważaj na naukę. Nie chodź na prawo i na lewo. I wtedy samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają, których ja będę przyprowadzał, błogosławieństwo będzie w całym twoim otoczeniu, nie sukces ani dobrobyt, ale błogosławieństwo będzie w całym twoim otoczeniu. Dlaczego? Bo nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, lepiej jest dla was, abym odszedł, bo przyjdzie inny Pocieszyciel, Duch Prawdy, aby zamieszkał was. I będzie cię prowadził do wszelkiej prawdy. Będzie ci objawiał przyszłość. Będzie ci objawiał wolę Boga, dobrą, miłą i doskonałą. I wtedy nieprawość, wszelka nieprawość będzie zmazana z całego twojego otoczenia, twojej rodziny, kościoła i centrum chwały Boga, czyli kościoła. Jest nieprawość w Kościele. Nie zrozumiał tego Jezue. Była. Jest nieprawość w naszej rodzinie, w mojej rodzinie. Nie zrozumiał tego Jezua, ale była. Brudne szaty. Dlatego, bo jego pragnieniem było zawodowy sukces, duże pieniądze, rozkoszowanie się, bo uważał, że błogosławieństwem jest majątek. Bo chciał zyskać te życie, nie zważając, że kto straci te życie, zyska wieczne życie. Tylko ten, który zyska wieczne życie i straci te życie, zyska wieczne życie naprawdę przez Jezusa Chrystusa. I wtedy, w tamtym dniu, jak przyjdzie zupełne uświęcenie, którego nie ma teraz w twojej rodzinie, nie mówię o tobie, o mnie mówię najpierw, nie mówię w naszych rodzinach, nie ma, bo mamy inne nasze starania, o inne rzeczy się modlimy, nie modlimy się, aby było wychwalone imię Chrystusowe, nie modlimy się, aby diabeł zgromił, aby Bóg zgromił diabła, nie modlimy się, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego, ale modlimy się, aby nam dawał dobrobyt w życiu, abyśmy żyli z większymi dobrobytami i sukcesami. I się denerwujemy, jak coś nie idzie dobrze, ale jak jednak przyjdzie uświęcenie w całym otoczeniu, bo odejdzie nieprawość, wtedy w tamtym okresie, mówi Wszechmogący Bóg, zaprosi każdego, który jest blisko pod winną latoroś, pod Jezusem Chrystusem, z rozważaniem i z modlitwą, a nie, że będziemy jedli i pili i się zadawalali. Będziesz mnie wołał do swojego domu i będziemy klękać, aby nam przemawiał Bóg. Będę cię wołał do mojego domu i będziemy otwierali Biblię, aby nas uczył Pan. Doskonała różnica. Nie abym ugotował, co chcesz, abym ugotował ośmiornice, kotleciki. Nie, nie w taki sposób. Nie będzie żył człowiek chlebem tylko, ale każdym słowem. Boże, taki człowiek stara się zbawić, uratować swoje życie. On je straci. Człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Boga. Zaprasza nas do przemiany Bóg.
do osobistego poziomu. Po pierwsze, abym zrozumiał, że muszę zmienić kierunek prowadzony tylko przez Ducha Świętego. Zaprasza nas Pan, abyśmy zmienili zamysł i myślenie rodzinne. I ale też, abyśmy zmienili zamysł i myślenie kościelne. I wtedy będzie zapraszany każdy, pod winną latorość i pod drzewo figowe, abyśmy jedli figi, nie zielone, ale gotowe, smaczne, czyli błogosławione, błogosławieństwo Boże. Bracia i siostry, niech usłyszymy naprawdę głos Ducha Świętego dla wielkiej zmiany w naszym życiu. To pewną rzeczą jest, że Bóg chce. Ale dzisiaj przekaz jest: chcesz uczynić to jako wynik nauki Chrystusowej, czy jako, aby Bóg to wykonał poprzez trud i karcenie. Od Ciebie to jest zależne. Dzisiaj jest zależne od Ciebie, że chcę być dobrym uczniem, bo są dobrzy uczni, wzorowi uczni, ale i źli ucznie. Chcę być dobrym, ale i nawet jak jest możliwe, wzorowym uczniem mojego nauczyciela. Pomóż mi, Boże. Amen.